Witajcie, z tej strony Rafał Chmielewski. Odpowiadam na kolejne pytanie na kanale. Someone like you zapytał mnie, czy można coś zrobić, jeśli dren w uchu zablokuje się na przykład wydzieliną. Zdecydowanie można coś zrobić, można go odblokować. Laryngolog można zrobić. I na moją odpowiedź, że można dren odblokować, dostałem jeszcze kolejny komentarz. Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli będzie pan doktor mógł odpowiedzieć. W uchu, gdzie jest dren, jest drożny. Dmuchałem sobie suszarką, a później zobaczyłem, że jest ona cała zakurzona w środku. I teraz czuję, że ten kurz gdzieś w uchu, w trąbkach słuchowych. Czy to wyjdzie jakoś, czy może mi zaszkodzić? Wiem, że to głupio, ale martwię się. Więc słuchajcie, moi drodzy. Generalnie dreny są po to w uszach włożone, w błonach łamankowych, żeby ustalić na dłuższy czas, typu na kilka miesięcy, w miarę stałe źródło połączenia światła między uchem zewnętrznym a uchem środkowym, żeby tam dochodziło powietrze i żeby ucho się mogło zagoić po wysięgu, który tam zalegał. Taki dren utrzymuje się zwykle około 3 do 6 miesięcy, czasami do roku, i on powinien być drożny. Oczywiście, jeżeli się laryngolog stwierdzi podczas wizyty, że się taki dren zatkał, można go spokojnie spróbować odblokować. Robi to laryngolog, samemu raczej tego nie robić, dlatego że dren ma średnicę około milimetra tego światła w środku, więc szansa, że sobie sami w jakikolwiek sposób możecie odblokować dren, który jest w jamie, w błonie łamankowej włożony, o świetle milimetr w środku, jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym na spokojnie, zupełnie bez stresu, zgłoś się do laryngologa i poproście go, żeby spróbował taki dren oczyścić. Oczywiście można wpuszczać krople, które troszeczkę rozpuszczają woskowinę, głównie na bazie oliwy z oliwek, i to może delikatnie pomóc odblokować tę zalegającą wydzielinę w drenie, ale nie próbujcie mechanicznie tego drenu oczyszczać. To może zrobić tylko lekarz laryngolog, jeśli taka będzie konieczność. Natomiast no też suszenie suszarką, generalnie zasada jest taka, że drenów nie moczymy, czyli jeżeli ucho ma założony dren podczas zabiegu, to staramy się robić wszystko, żeby tego ucha nie zalać wodą. Czyli nie nurkujemy, nie pływamy z zanurzoną głową pod wodą na basenie czy w wannie, i również nie staramy się zalać tej głowy z razem z uchem prysznicem. Także ucho powinno być suche. Oczywiście, jak wpadnie kropla wody do ucha, które jest z drenem, nie róbmy paniki i zdecydowanie lepiej zostawić takie ucho suche, na powietrzu, bez żadnego próby oczyszczenia tego ucha, niż próbowanie suszarką tam suszyć. Tym bardziej, że suszarka zwykle to powietrze ma jednak dosyć gorące, więc szansa jest większa, że się tą błonę uszkodzi czy oparzy, skierując gorące powietrze do ucha, niż wysuszy dobrze z wydzieliny, która tam zalega. Więc jeżeli mamy taką sytuację, że zalaliśmy przypadkowo ucho z drenem, to już tego ucha nie ruszajmy, zostawmy go w porządku, nie zakładajmy słuchawek, nie zakładajmy żadnych stoperów ani żadnych rzeczy, które blokują ucho. Próbujmy je na powietrzu naturalnie wysuszyć, tak żeby już tej wody tam w miarę możliwości nie było, ale nie suszarką, nie jakimiś metodami sztucznymi, tylko niech ono samo dojdzie do siebie. To taki krótki do mnie komentarz a propos tego suszenia suszarką ucha z drenem. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło, hej!